Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. Ponad 100 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Ludzie od starożytności marzyli o ziemskiej krainie szczęścia, pełnej ładu, spokoju i harmonii. Jedni całe życie stracili na jej poszukiwanie, inni całe życie poświęcili na to, by ją stworzyć. Ta sztuka udała się Radziwiłłom, tu w pałacu w Nieborowie i otaczającym go parku. Zespół pałacowo-ogrodowy w Nieborowie istniał już w XVI wieku jako założenie dworsko-folwarczne i siedziba rycerskiego rodu Nieborowskich herbu Prawda. Około 1690 roku majątek trafił w ręce kardynała Michała Stefana Radziejowskiego, który przekształcił dawny dwór w pałac barokowy. 100 lat później majątek należał już do Radziwiłłów. Zwiedzając dziś pałac w Nieborowie, o kim szczególnie powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim o rodzinie Radziwiłłów, która mieszkała tutaj ponad 200 lat. To, co dzisiaj widzimy w pałacu, to jest kreacja ostatnich właścicieli, Janusza Radziwiłła i jego małżonki Anny z Lubomirskich Radziwiłłów. W 1945 roku byli zmuszeni opuścić ten pałac i wówczas to Janusz Radziwiłł poprosił ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, profesora Lorenca, o to, aby objął swoją opieką właśnie ten pałac, aby nie został on zniszczony przez nadciągające wojska sowieckie. Najcenniejsze eksponaty, jakie znajdziemy w Nieborowie, to? Nie będę obiektywna. Ja mam swoje typy. To jest przede wszystkim antyczna głowa, rzeźba Niobe, która stoi w Sieni Głównej. To pomieszczenie, w którym teraz rozmawiamy, czym było? W XVIII wieku pałac był podzielony na dwie części, damską i męską. My znajdujemy się w części męskiej, czyli w części, gdzie urzędował Michał Hieronim Radziwiłł. To on razem z małżonką Heleną Radziwiłłową zakupił właśnie pałac w Nieborowie i poświęcił temu całe swoje życie. W tym pomieszczeniu przyjmował interesantów, podczas gdy jego małżonka całą swoją uwagę i całe swoje życie poświęciła, tworząc przepiękny ogród arkadyjski. To unikatowy ogród w skali europejskiej. Tak jak zmieniała się moda, tak ona zmieniała Arkadię. Postawiła świątynię antyczną, świątynię Diany. Tuż obok mamy domek gotycki. Największym źródłem inspiracji był Petersburg, ale także jej najwierniejsza przyjaciółka Izabela z Flemingów Czartoryska, która założyła także przepiękny ogród w Puławach. Obie panie przyjaźniły się, podkreślały to na każdym kroku, ale rywalizowały ze sobą dramatycznie tak naprawdę. Podkradając sobie pomysły, podkradając sobie artystów i podkradając sobie wykonawców. Więc to była taka niepisana rywalizacja na tle świetnej przyjaźni. Pałac w Nieborowie stoi w otoczeniu wspaniałych ogrodów, stworzonych w dwóch odmiennych stylach. Jakie są najważniejsze założenia tej zielonej części otaczającej pałac w Nieborowie? Ogród nieborowski podzielony jest na dwie części. Jedna to jest ogród francuski, jest salon ogrodowy, są gabinety, są korytarze, które łączą ze sobą te poszczególne wnętrza ogrodowe. Dookoła znajduje się część krajobrazowa. Tam są stawy, jakieś oczka wodne, strumienie. Warto wypatrywać jakichś szczególnie cennych eksponatów przyrodniczych? Niewątpliwie naszą wizytówką są dwa platany. Na platanie jest tabliczka, że został posadzony jako pierwszy platan w Polsce w roku 1770. No i teraz konsternacja, bo wszyscy, którzy mieszkają na Pomorzu czy gdzieś tam w ziemi lubuskiej, mówią zaraz, u nas są dużo starsze platany i większe. No ale tutaj jest ta data charakterystyczna, 1770 rok, czyli dwa lata przed rozbiorem, czyli w dawnej Polsce, w tej Polsce przedrozbiorowej, mógł to być pierwszy platan posadzony. Pod koniec XIX wieku Michał Piotr Radziwiłł w budynku dawnego browaru stworzył manufakturę majoliki. Produkowano tu kominki, piece, kafle, ale także talerze i wazony. Każdy z tych przedmiotów był sygnowany specjalnym fabrycznym herbem z inicjałami księcia. Co ciekawe, ta tradycja kilka lat temu do Nieborowa powróciła. Czym są majoliki? Jak coś jest zrobione majoliką, znaczy, że jest malowane farbą na surowym szkliwie, jeszcze nie wypalonym. Na ile to, co w tej chwili powstaje w Nieborowie, technologicznie różni się
od tych wyrobów z XIX wieku? My glinę i porcelanę kupujemy. Kiedyś tutaj były glinianki, tu wydobywali glinę, czyścili ją i ją używali do wyrobów. To są zdjęte formy z oryginałów, które konserwator zabytków nam zdjęła. I myśmy sobie zrobili formy, które używamy cały czas. Czy chodziło też o to, żeby ten rodzinny herb, który możemy znaleźć na tych wszystkich produktach, jeszcze nie są wypalone, żeby on po prostu cały czas funkcjonował i trwał? No to na pewno jesteśmy bardzo dumni z naszej rodziny, jak można to kultywować, pokazywać dalej, to... Choćby w taki sposób. Choćby w taki sposób. Mimo że upłynęło już ponad 70 lat, to zwiedzając Nieborów i Arkadię, łatwo ulec wrażeniu, że ostatni właściciele opuścili to miejsce dosłownie przed chwilą, a czas się zatrzymał. I choćby z tego powodu, planując podróż, warto na nią przeznaczyć więcej niż jeden dzień. Z drugiej strony, któż z nas nie chciałby spędzić w raju weekendu, tygodnia czy miesiąca? Nawet jeśli jest to tylko ziemski raj.